Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzień z nami. Oczywiście z tego samego miejsca, co zawsze się z Wami witam, ponieważ tu jest dobre światło, stoję przy oknie balkonowym, patrzę za okno i naprawdę jest bardzo ładna pogoda, chociaż na termometrze pokazuje dopiero jakieś 80 stopni, ale ma być około 20, więc mega, mega fajnie. Teraz Wam odwrócę, pokażę Wam, jak słoneczko ślicznie świeci. Pewnie jak wrócę z zakupów takich szybciutkich, spożywczych, to idziemy z Ignasiem na huśtawkę. Niech się wyszaleje chłopak troszeczkę. O! Jak możecie zobaczyć, słoneczko widać, pięknie padają promienie słoneczne na podwórko, więc ekstra, ekstra, ekstra. Na tarasie jak zawsze cień, ale jak tam wyjdziemy się pochuśtać, to będzie mega, mega fajnie. Okej, okay, Ignaś już ubrany, jak możecie zobaczyć. Pod spodem ma bluzę z długim. Tak? O, takie ma nowe dresiki. I lecimy! O, no i widzicie. Nie. Tutaj nie wolno. No zbytnio dużo to ja się dzisiaj do Was nie odzywam, szczerze mówiąc, ponieważ byłam na zakupach, jak przyjechaliśmy tutaj, Ignaś tak płakał, bo chciał strasznie spać. Później zasnął, spał 2 godziny i teraz byliśmy chwilę na dworze, dopiero teraz się odzywam. I jest już około godziny 15, więc połowę dnia nam zleciało, teraz czekamy na tatusia. Ja idę obierać ziemniaki, dzisiaj mamy dewolaje i właśnie ziemniaczki gotowane, więc pycha. Ale zapomniałam kupić jakąś surówkę, więc będzie taki tylko ziemniaki i dewolaj. A to jest Ignaś. Sorry, że jestem taka zmachana, ale przed chwilą musiałam Ignasia podnosić na tą, wiecie co, wysoką zjeżdżalnię i ciach, żeby zjeżdżał, bo tak się cieszył chłopak, że no musiałam. Więc tak, zaraz mu ściągam buty, dałam mu piciu. Ja zaraz sama się też napiję, bo ledwo dyszę. I tak, i pewnie jeszcze dzisiaj się do Was odezwę. Cześć kochani, witam Was w drugim dniu i ogólnie siedziałam sobie i postanowiłam, że powiem Wam kilka słów o mojej ciąży, ponieważ troszeczkę zalegam z filmikami. Moja druga ciąża tydzień po tygodniu i to był 29, 30 i 31, w którym teraz jestem i mi leci. Stwierdziłam, że nie będę na razie nagrywać tych filmów z 3 tygodni, po prostu powiem Wam w daily vlogu, a następnie będę kontynuować już normalnie. Muszę tam patrzeć, bo Ignaś kombinuje z odkurzaczem jak zawsze. I stwierdziłam, że po prostu kilka słów Wam powiem w tym filmiku. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to po prostu proszę przewinąć sobie tam kawałeczek i później będzie normalny daily vlog. Więc ogólnie czuję się w miarę ok. Jest troszeczkę gorzej niż w poprzednich tygodniach, ponieważ jeszcze bardziej się męczę. Ostatnio mam takie straszne bóle w kroczu, jak miałam, nie wiem, coś przywiązane po prostu. Wydaje mi się, że to już dziecko obniża się po prostu w dół, odwraca się może główką, wiecie. I to nie jest zbyt fajne, ponieważ kawałek przejdę, kawałek chce coś zrobić, schylić się, no to ból jest niesamowity. I tak, mam nadzieję, że to jak najszybciej przejdzie. Co tu już mam powiedzieć, zgagi nie mam do tej pory, mam nadzieję, że nie będę miała, bo to jest strasznie, strasznie uciążliwe. Brzuszek to Wam za chwileczkę pokażę, jak już skończę do Was tutaj rozmawiać. Co tam jeszcze mi się wydarzyło? Muszę Wam powiedzieć, że przez 3 tygodnie wyszłam praktycznie z anemii, ponieważ norma jest od 12. Ja miałam 9. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak miałam. 12,2 chyba miałam. A po 3 tygodniach już 11,8, więc mega, mega fajnie. Brałam żelazo, w tamtej ciąży mi tak nie pomagało szybko, dopiero przyszła mi anemia po ciąży i to spory czas, a tutaj raz, 2-3 tygodnie i po prostu już praktycznie nie mam anemii, więc mega, mega się cieszę. Chociaż myślałam, że będę ją miała, bo ostatnie tygodnie byłam słaba, 2 razy praktycznie zrobiło mi się słabo. Myślałam, że zarazem dleję, zrobiło mi się gorąco, troszeczkę ciemno przed oczami, ciężko mi się oddychało, no nie było to za fajne. A 2 dni po tym zasłabnięciu poszłam do lekarza i okazało się, że nie mam anemii, więc nie mam pojęcia, od czego to jest. Teraz więcej jem owoców, więcej właśnie piję jakichś takich soczków. Co Wam tu jeszcze mam powiedzieć? Chyba już nic, tak mi się wydaje. Właśnie dlatego nie nagrywam tych filmików, ponieważ to nie ma sensu w kółko mówienie tego samego, jak nic się u mnie nie zmienia, oprócz właśnie, że brzuszek rośnie, jakichś tam malutkich pierdółek, to wolę Wam powiedzieć po prostu w daily vlogu. Okej, to na tyle, teraz zaczynamy normalnego już daily vloga dalej, a za chwileczkę Wam pokażę, jak wygląda mój brzuszek w 31 tygodniu ciąży. Okej, a więc brzuszek wygląda tak, jak możecie zobaczyć, całkiem, całkiem spory i wydaje mi się, że jest dosyć nisko. Ignaś, że jest dosyć nisko, no sami ocencie, sami ocencie. Wygląda on tak, 31 tydzień. A teraz czas na mojego wściekusa. Proszę bardzo, co on wyprawia?
A co pan ma na tyłku? No ostrożnie, koteczku. I patrzcie, co on robi. Nie wiem, czy teraz pokażę, ale przechodzi stąd sobie tutaj i się tak rzuca. No. O, muszę go trzymać. Mały, mały. O, i wszędzie chodzi z tymi moimi kulkami. Kupiłam sobie ostatnio w Biedrze. Są na przecenie, kupiłam sobie do szpitala i tam do domu. I wszędzie roznosi. Okej, okay, filmik z prezentami na Dzień Chłopaka nagrany. Mam nadzieję, że ktoś z was skorzysta, że ten filmik się przyda. Pokażcie tutaj. Ignaś właśnie wstał, przebrałam go. I sobie cieka, zaraz mu założę jeszcze takie skarpeteczki. I tak, miałam jeszcze haul nagrać, ale tak, nagrałam film, zedytowałam go, wstawiłam. Obejrzałam jeden odcinek plotkary i Ignaś się obudził, więc już nie zdążyłam. Może później nagramy albo jutro. I tak już się jest filmik na kanale, no. Co nie? Moje misiaczki. Buziolki. Buziolki, buziolki. To dziś taki przytulaczek zrobił malutki. Przytulaczek, rozrabiaczek. Zajdziemy na dwór, tak? No teraz go biorę i pewnie wyjdziemy sobie na dwór. A wieczorkiem mam gości. Okej, my już jesteśmy na dworze. Zobaczcie, pięknie słoneczko świeci. Ja też siadam. O. Prześwietla nas. Tak? Będziemy się chujdzać. Co ty tu masz? Dawaj to. I tak troszeczkę się pochujdziamy, troszeczkę sobie pochodzimy. Za chwilę go tutaj wezmę na zjeżdżalnię. No to jeszcze Zarunię wam pokażę. O, widzicie? Pilnuje nas, a pewnie jak Ignaś będzie zjeżdżał na zjeżdżalni, to pewnie będziecie atakować, co nie? Ignaś? Gdzie ty jesteś? Huziu? Huziu? A, co panna robi? Co panna Zarunia robi? Patrzcie, jak pokopała doły. I to takie głębokie, później wam pokażę. I kuku? Kuku? Jest mega ciepło. Przesiadłam się troszeczkę bardziej w cień, bo tam mnie strasznie prześwietlało i chciałam wam powiedzieć, że ja ogólnie mało wam zawsze nagrywam, jak wychodzę z Ignasiem na spacery, ponieważ jest mega, mega ciężko coś nagrać. Jak widzicie, jesteśmy teraz na podwórku bez wózka, więc muszę tutaj go jedną ręką najlepiej trzymać, chociaż teraz grzecznie sobie siedzi. I tak, i po prostu ciężko jest coś nagrać, później pójdziemy zaraz na zjeżdżalnię, może mi się uda tutaj postawić na huźdawce i wam pokazać, jak się fajnie bawimy. Ale wiecie, jak to jest. I nie wiem, czy właśnie nie przebiorę się, ponieważ skarpetki mi wystają spod butów, więc nie wygląda to za fajnie. Przebiorę się i może pójdziemy sobie z wózeczkiem gdzieś na spacer, bo no pogoda jest przepiękna. Tylko korzystać, bo to pewnie już ostatnie dni takich właśnie cieplejszych dni przed jesienią i później srogą zimą. Hej! Nie powiem wam, że to nie dla mnie trzymanie aparatu, jeszcze dziecka, jeszcze jak pies skacze, to jest na masakra. Nie zamknę jej na chwilę w zagrodzie, jak wyjdziemy na podwórko, bo nie mam siły, ona sama nie wejdzie pewnie. Ja nie mam siły, żeby ją zamknąć tam, więc wróciliśmy do domu, a za chwilę pewnie pójdziemy na spacer w wózeczku. Przyszliśmy sobie na taką huźdawkę i tu ogólnie jest o taki mini plac zabaw, tutaj zjeżdżalnia, kalina do wspinania, a tu jest taka altanka, gdzie są organizowane takie, wiecie co, na wsi jakieś grille, tak żeby sąsiedzi się spotkali, jakieś tam różne przyjęcia. Właśnie ostatnio jak tutaj było i byliśmy na chwileczkę tylko zobaczyć, to spytałam się, czy to jest otwarte i właśnie pan powiedział, że tak, więc będziemy sobie przychodzić. Teraz patrzę, brama otwarta, mieliśmy iść dalej, ale tutaj wstąpimy. Przynajmniej Zara nie będzie na nas skakała, a Ignaś swobodnie może się pochuśtać, bo widzicie, jest zabezpieczony wszędzie naokoło. Fajnie? No, to nic mu się nie stanie.
A jestem oczywiście zmachana, bo mnie już wszystko męczy, no ale... Wcześniej mówiłam, czuję taki ból napierający, jakby dziecko już się zmierzało troszeczkę ku dołowi i po prostu no, za dużo też nie mogę chodzić, bo strasznie, a to strasznie mnie rwie. A to Ignaś już rozebrany. I tak, zabieram się do roboty, muszę posprzątać troszeczkę. Znaczy najbardziej te zabawki Ignasia, ogólnie mam w miarę czysto w domu. No ale zobaczcie, Ignaś tutaj robi, o, rozróbę i na przykład on uwielbia ulotki, które Dawid miał sobie przejrzeć. Są rozwalone, a już jak na przykład kilka takich rzeczy leży, to mnie to już irytuje, ale wiem, że z małym dzieckiem tak już jest, więc no cóż zrobić. Posprzątam to, znów jest to samo i tak w kółko, więc nie ma sensu. Niech się bawi dziecko, a jak pójdzie spać, to się posprząta, co nie? A tu jeszcze balony z roczku. I tam. I tam jeszcze też wiszą. Co kotek? Kochani, właśnie dla was przed chwileczką nagrałam haul zakupowy, który zaraz edytuję i wstawię po prostu na kanał, a ten vlog pojawi się po tym. Ponieważ wczoraj nie pożegnałam się z wami, robię to dzisiaj. Dzięki za oglądanie, buziaki, trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!